Te ostatnie aktualizacje w wiejskim, no powiem, są naprawdę fajne. I oczywiście mamy aktualizację 8.2 w wiejskim życiu nad morzem, czyli nowe funkcje ulepszenia to standardowo. Rejs handlowy przeszedł metamorfozę. Teraz zawiera nowo dodane poziomy kabin, uwolni swoją wyobraźnię i zacznie dekorować swoje kabiny już teraz. Odbierz zasłużone nagrody w dzienniku pokładowym po skompletowaniu pełnych zestawów mebli. Nie zapomnij też sprawdzić nowych przedmiotów wystawionych w kupcu morskim. W kupcu morskim, ciekawe. Stoisko malarza oferuje teraz kurtki dla portu rejsu handlowego. Ponadto możesz teraz odwiedzić statek swoich sąsiadów i zobaczyć ich wystrój wnętrz. Dobrze, żeby się nie zgubić, to może na początek sobie pójdę do wujka tutaj i podobno jest wystrój dla rejsu handlowego, tak? No to sobie zobaczmy, gdzie to ten. To jest rejs handlowy, tak? Port rejsu handlowego. Standardowy jest taki zielony. Tutaj. Oho, ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Za 2000 monet rejsu handlowego. To ja mam tych monet bardzo dużo. Zaraz można zobaczyć ile. A więc kupię sobie i użyję pięknie taki. I kolejna rzecz, którą omawiałem w opisie. Czyli patrzajta. Ja mam tych monet 36 344. Dodatkowo, zanim statek nie przepłynie całego rejsu, to już dostajemy taką skrzynię, taką nagrodę. Jest ona. O właśnie, co on tak szybko przepłynął? Ja pierdziu. Szybko przepływa, jakiś bonus mam, bo ten. Dodatkowo możemy odświeżać zamówienia sobie za 20 talarów. Jak ja sobie tutaj spojrzę w magazynik, mam dużo z Kairos, dużo z Bremhaven, tych rzeczy. Tak więc, jeśli ktoś nie żałuje talarów, to może sobie tutaj odświeżyć. Joj, i fajnie, trafił mi się kotek. I sobie mogę puścić pięknie kolejne zamówienie. Fajnie. Ile on płynie? Godzinę 23! Ale zdziwko! A ja nawet nie wiedziałem, że godzinę 23 pływa. Normalnie między Kairem a Bremhaven płynie 2 godziny. A tutaj jest bonusik, widać. No dobra, widać, że. Chyba właśnie jak nad jakimś miastem takie strzałki sobie skaczą, to po prostu szybciej pływa statek do tego miejsca. No, to ciekawe, to ciekawe. Dodatkowo są tu jakieś kufry, ale tu jest kufer za dukata. Tu jest kufer darmowy. To sobie odbiorę i tutaj też trochę punktów. Z ciekawości otworzę ten kufer za dukata, chociaż normalnie bym tego nie robił. Zobaczmy, co wypadnie. No, nie otwierałbym tego więcej. Nie. No i dobra. I oczywiście ze względu na to, że mam tych punktów strasznie dużo, to więc przejdę sobie do mojego statku. Ja mam tutaj tylko tą wersalkę, którą na początku kupiłem. I sobie przejdę oczywiście do sklepu i sobie mogę nakupować pełne rzeczy, tak? Czyli mogę kupić. Kupiłeś nowoczesną sofę. Jak dziwnie potwierdziło. Tu kupię sobie takie dwie rzeczy. Tu sobie kupię takie dwie doniczki. Tu sobie kupię takie dwa nowoczesne okna. I właściwie dużo mogę kupić. Kupię sobie dwie takie lampy. Tapeta za 400. Naprawdę można dwie kupić? Nie rozumiem. Tutaj retro stół jadalny za 6200 jest jeden do kupienia. Tu jest do kupienia krzesełko.
I co jeszcze mogę? Retro krzesło jadalne. Pięknie. Żyrandol za 1200. No jeszcze retro okno sobie kupię. Tu już na retro porcelanową szafkę mi nie stać. Tapety już nie będę kupował. Tu są tapety. Królewski kosz na ubrania. No powiedzmy, że kupię tą tańszą rzecz. Tutaj relaksujący podwójny kinkiet. I tapety już nie ma sensu. Przytuczny koci malunek i dobra. I wydałem wszystko. Teraz idę sobie to wyposażyć. Jak to się wyposaża, proszę Państwa? Aha, dobra. I sobie tutaj mogę pięknie umieścić. A, to się tak stawia swobodnie dosyć. Dobra, pięknie. Jest 12 punktów. Już tutaj mam, a potrzebuję 18. No kinkiet to, no to nie będzie sobie tutaj. Pyk. Da się to oddalić w ogóle? Nie, nie da się tego oddalić, to musi być takie duże. Dobra. Żyrandolek. No dziwnie to trochę się stawia. 18 na 26, trzeci poziom. Niech będzie krzesełko, chociaż tutaj nie pasuje krzesło do wersalki. Okno niech będzie. Okno w statku, ciekawe, nie? Okno w statku, no dobra, nie będzie. Tapetę sobie też użyję. Aha, co nie trzeba, tak jak w domu Darka, czy gdzieś się po prostu całą tapetę stawia. Może drugie okno, czy tutaj się zmieści jeszcze drugie okno, czy to się da przesunąć? Nie, to mi się jeszcze nie odblokowało. 32 punkty kabinowe potrzebuję, czyli to bym chciał sobie przesunąć trochę. Pyk, to bym sobie też trochę przesunął na bok. To bym sobie tak przesunął, ten kinkiet też. I dobra, co tutaj jeszcze można dodać? Jak to się dodawało? Jak to się doda? A w ogóle, o, odebrałem punkty. Jejku, jak to szybko było, jak ktoś sobie zatrzyma film, to zobaczy, że tam były osoby, które odwiedziły mój statek i dostałem jakieś punkty, no jejku, gapa ze mnie. Dobra, wróć. A, i teraz mogę dekorować. Dobra, niech będzie kosz, tylko trzeba go postawić koło wersaleczki. 24 punkty. Dobra, niech będzie krzesełko. Bajzel straszny i w ogóle. 28 punktów, niech będzie, to daje tylko 2 punkty, to daje tylko 4 punkty, o, to nie mogę postawić tego na, muszę to, czekajcie, bo zamotałem się, muszę to znowu to przesunąć tutaj. Tą wesalkę sobie przesunąć tutaj. To krzesło sobie przesunąć tutaj. Żeby mi tych punktów starczyło, nie? Jejku. Jeszcze nigdy nie dekorowałem. Dobra, to powiedzmy, że... No szkoda, że tego nie można na krześle postawić. Tu postawię. I jest 36 punktów. I odblokowałem kolejną kabinę. Ale potrzebuję 1000 monetek. Tak więc tutaj jestem upieczony, bo nie mam tych monetek. Tak więc to na pewno będzie na następny film. A tutaj są poziomy. Ja mam 4. Za pierwszy poziom. O, 5 tokenów. A to od razu... Czekajcie, to jest level pierwszy, nagroda level pierwszy. A, bo level drugi będę miał jakoś one 40 tych punktów. Okidoki.
Tu dodatkowo coś odblokowałem. Aha. Wszystko po 100 monety za kupienie tych po prostu mebli. Fajno i się pospieszyłem z kupowaniem tych mebli. Za dużo ich kupiłem i nawet nie mogę umeblować. Ale to już będę miał kupione, nie? No. Ale to jest śmieszne. To jest taka kpina, że to daje tylko 100 monet. To jest po prostu symboliczna kwota. Tutaj oczywiście mogę odebrać 200 i 200 monet rejsu handlowego i 2 dukaciki za zrobienie swojego wystroju. Nowoczesny zestaw salonu. I tutaj dodatkowo zrobiłem misję rejsu handlowego. Tak, i to była tylko jedna misja taka. To była tylko jedna taka misja, co trzeba było zrobić. Trzeba było takie odblokować. I co tu dalej jest w tej aktualizacji? Dobra. Stoisko malarza oferuje skórki dla portu. Dostępnych jest teraz więcej poziomów klubu country. No tak, oczywiście jest 20 klubów country. Fajnie, fajnie, fajnie. Dostosuj swój dymek czatu, aby był niepowtarzalny. Właśnie. I to jest coś takiego, że tutaj możemy sobie wejść o. Klikamy na ten dymeczek tutaj u góry sobie, po lewej od koła zęba tego i możemy sobie zmienić kolorek, ale to jest wymagane od 8 poziomu, te dwa kolejne kolory są od 8 poziomu, a te od 16 poziomu. Jakby ktoś nie wiedział, co to za poziom, to chodzi o poziom klubu country na pewno. No i tutaj oczywiście jest dostępny standardowy taki kolorek tego i kolorek, ramka czatu taka, to będzie na 8, to na 16, ładniejsza ramka i można sobie wybrać kolorek oczywiście standardowo brązowy, taki jak był, albo zielony i fioletowy. Mi się szczerze podoba bardziej zielony i zielony sobie używam do pisania. No. Fajnie. I co my tutaj dalej mamy w tej aktualizacji? Zwiększono maksymalną pojemność magazynu. Czekaj, dostosuj swoje profite specjalnego zwierzaka na swojej farmie. A, zwierz specjalnego zwierzaka na swojej farmie. No właśnie on jest dostępny chyba. Słyszałem, że od 18 poziomu klubu country, czyli ten zwierzak to. Ciekawe, czy on tutaj będzie pokazany w domku dla zwierzaków. Czy on jest, czy on jest, czy on jest. Są dwa zwierzaki. Tęczowy kucyk do napycia w klubie country i tęczowy kucyk drugi. No to słyszałem, że to potrzeba 18 poziom klubu country. Ale nie wiem, nie jestem pewien, czy to prawda, czy to po prostu ktoś źle powiedział. Dobra, nie będę tego dementował, po prostu tak jest. Dobrze, nie będę tego. Można by to sprawdzić po prostu w klubie country. Przejść do kalendarza, do klubu country, sprawdź korzyści. Ciachu machu. I ja jestem na 7 poziomie. A tutaj jest 8, 9, 10, 12, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20 i gdzie ten zwierzak? Zagwozdka mała. Nie wiem, gdzie ten zwierzak. Tak więc proszę mnie poinstruować w komentarzu oczywiście. No i zwiększono maksymalną pojemność magazynu. No ja magazynu jeszcze nie powiększyłem maksymalnie. Nie zwiększyłem sobie, chociaż tutaj czy mógłbym. Nie będę powiększał. No dopóki nie mam potrzeby powiększać, to mam 114 na 190, tu jest 76 na 80. Na razie nie potrzebuję powiększać więcej magazynu i fajnie, że powiększyli. Super, cieszę się. Na razie ja nie potrzebowałem większego.
i naprawiliśmy kilka błędów i poprawiliśmy ogólną wydajność gry. Wkrótce pojawią się kolejne ekscytujące atrakcje, więc bądźcie czujni. A co do tej wydajności, co do poprawności gry, to właśnie dzisiaj rano albo wczoraj wieczorem jakoś miałem koniczynkę tutaj dojrzałą i właśnie zacięły się ule. Co już to dawno było naprawione, ule się nie zacinały, a ten błąd powrócił w aktualizacji 8.2 właśnie teraz. Że zebrał się jeden ul, pszczółki nie weszły do uli i trzeba było wyłączyć, włączyć. Dawno bym miał ule zebrane, miód zebrany na tej kończyny. Kończyna już dawno mi dojrzała, jeden miód i tak. No, oczywiście filmik wysyłam od razu. Od razu postaram się go jak najszybciej opublikować i dlatego te moje wszystkie błędy typu błędy myśleniowe w trakcie mówienia jakieś to niestety będzie już live na żywo. No i oczywiście dziękuję za oglądanie tego filmu, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapeczki pod filmem. I chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj jest dzisiaj 21 sierpień 2023. Zazwyczaj 21 sierpnia nagrywam kwiatki w ogrodzie botanicznym. Ale no jakoś zeszło, że ja bardziej się zajmuję tym Zombie Castaways do nagrywania. Nie mam czasu, też z żoną trochę siedzę tutaj i te kwiatki tutaj już są po prostu do zrobienia, do nagrania. Jeszcze dzisiaj sprzedam kolorową plumerię, bo też tutaj oczywiście pyk, robię tak codziennie. Staram się robić tak codziennie, że kupuję i sprzedaję, bo to są kwiatki, które już tutaj mam wymaksowane. No i to oczywiście... Ajajajajajaj. To oczywiście sobie robię. Staram się robić codziennie. Czasami dwa dni zapomniałem. No i tylko jeszcze zrobię podgląd, co ja tam mam w tej mojej cieplarni. Jest tutaj muszelkowy, babeczkowy. Chciałbym się wymienić też kwiatem dukatowym z kimś. Ale to poproszę, proszę do mnie napisać, jak ktoś będzie miał kwiatka dukatowego, bo nie chciałbym, żeby mi 5 osób postawiło kwiatka dukatowego. Mam dogo do wymiany. Mam też oczywiście super kwiatka babeczkowego, lizakowego, super lizakowego, kolejnego muszelkowego i super pączkowego. Jest jeszcze jedno biedne miejsce na kwiatki i no i tak. Tak więc mam się czym odwdzięczyć, tak, kwiatuszki troszkę krzyżowałem przez cały miesiąc, zrobiłem sobie kilka kwiatków super, kilka kwiatków, tutaj kwiatek mega też skrzyżuję od Mariolki, już się wymieniłem, z niektórymi osobami już się wymieniłem, tak jak z Sugar Free już się wymieniłem, no i tak to wygląda, no, dobra. Oczywiście, to jako przedłużyłem ten filmik trochę moją zmienną gadaniną, bo to już nie było aktualizacji i oczywiście kochani widzowie, a tego nie będę sprzedawał. Tak, kochani widzowie, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, pa, tu, cześć, na razie, pa, hejka.